to, czy często zostają jakieś takie ogryzki na sam koniec, jakieś takie niestrzelane dziadostwo. I ta konwersja często służy do tego, żeby właśnie zrobić konwersję do jakiegoś innego, nie wiem, BMW na przykład, albo do złota. I na zasadzie zrzucić sobie te wszystkie szczyści, te końcówki. Dobra, panowie i panie, słyszycie mnie, czy nie? Tak, a jak to myślisz? Tak. Tak. Bo ja słucham tylko muzyki. Słyszymy, ale nie słuchamy. Jak zawsze. Wiecie lepiej. Czekam jeszcze na parę chwil, bo z końcem Europy zamykam. Jak tak będzie spadać, to zamkniesz za środę dopiero. Nie, mi już wystarczy. Nie ma share'a na Zoomie, Rafał? Jakaś nuklearna. Nie mam, bo mnie wywaliliście z własnego Zooma, za którego płacę. No trudno, może za mało może płacisz. Się nie nadajesz do tego community. Mnie nic nie zapłaciłeś, także nie wiem, komu to płacić. Ja wam 100% dodaję tego, co sam zarobię na tym Zoomie, czyli dokładnie zero. Przydałoby się więcej niż 1000 użytkowników tylko, tak sugeruję delikatnie. Mógłbyś 110% płacić? To się nazywa kreatywna księgowość. Zauważam, że 110% z zera to nadal zero, mistrzu. Nieważne, ale procentowo patrz, nie patrz na cyfry, tylko na procenty. Ja dobrze usłyszałem, że z końcem Stanów zamykasz te swoje shorty? Czy coś pokręciłem? Z końcem Europy. Lecimy w dół, panowie. To... Longi kupuję, pan. No to Rafał wyciągnie cały rynek te szowanki. Zamyka, zamyka. Ja wam powiem, jak zamykał, to świeczka mi się pojawiła. Ale to wolno, zamyka. BTC. Panie Januszu, ma pan jakąś pozycję na indeksach? Tak, tak, tak. Mam wspaniałe, którą chciałbym się pochwalić na Nasdaqu i mam byle jakie na DAX-ie. Wszystkie krótkie. Fajnie to wygląda, jak analny masakrator pisze, ale mały siusiak. I pan Januszu, i też pan zamyka. Nie, no, teraz Rafał, gratulacje, zyski zrealizowałeś. Good job. Żeś miesiąc czasu ci leży, wytrzymał. Jeszcze nie, jeszcze musi zamknąć wszystko. No, poczekaj, ale się zamyka, także spokojnie. Nie chciałem gratulować, dopóki nie wyciągnął zysków, ale dotrzymał. No, ale jeszcze musi wypłacić. Czemu zamyka? Nie, to co zrobię, to już. Bardzo dobra decyzja, Rafał. Bardzo dobra. Super, super. Trzeba pogratulować po prostu i tyle. Nie, no oczywiście, że gratulacje za to, że wytrzymał tyle. Tylko jestem ciekaw, skąd też taka decyzja, bo ostatnio ktoś mówił, byłeś chyba, Rafał, że 10 bani. To idzie grać longi? Ciekawe, co Gryf będzie teraz pisał. Nie, no pierwszy termin to był przecież miał do końca kwietnia zakończyć. Jeśli mówi, że w maju będzie sobie robił spoko, a że szło, no to trzymał tak i tak troszkę się już ciągnęło. Rafał, a jak już zamykasz, to pożyczyłbyś stówkę? Na depo? Do 10. Jeżeli podjąłeś taką decyzję, no to gratulacje. I tak przyjdzie ktoś i powie ci, że za szybko albo za późno, także... Chciał do 10 pożyczyć. Bo tak zawsze jest, nigdy nie trafisz w punkt. Jak się bębniarze na YouTubie nazywają? Brawo, Rafał, brawo, brawo, brawo. No zamykam właśnie tak. Wszystkie, a dlaczego mówiłem, że nie będę zamykał? Bo kurde, byście kopiowali, byście mi jeszcze rynek pociągnęli, dziękuję bardzo. Za dużo zasięgiem. Zaczynam od futuresów, nie? No to jest wygranko teraz. Dobrze, Rafa, tak jak mówiłeś, przerwę trzeba zrobić. I... Powinny być fanfary na koniec. Czekamy na arty ósemkę. Na arty ósemkę teraz czekam. A to co, to jest twój największy, najlepszy wynik, czy miałeś więcej? Bo ja tam za bardzo twojej osoby, nie, że się przyznam, nie śledziłem. A co ja zrobiłem? Czekajcie, źle zrobiłem. 27. Tu 5-5-5 miałem zrobić. 5-5-5-5. Po prostu clicking reduce only. Masz rację. Trzeba nauczyć obsługiwać giełdę. Janusz, kiedy te stopy pękają na Nasdaqu? Bo się czają i czają.
Nie wiadomo, czy nie za chwilę. Zobacz, jak Niemcy nie utrzymali rynku, a mają 20 minut do zamknięcia. Tak, ja to się tak kula, tutaj nie ma takiej kapitulacji jeszcze. Lagi w dół. Dlatego nie należy nic nerwowo robić, tylko spokojnie, kto wie, jeszcze może być parę dni tak. Dokładnie, panowie, przyjdzie SP500, jak nie złamie 4000 punktów, to się odbije, będziemy się tam plątać do wyjaśnienia sytuacji, tak sobie myślę, że to z tego poziomu może być odbicie, a trwałe przełamanie, to żegnamy się z tymi poziomami na 10 lat. Kochany Robertsonie, do 4000 brakuje 17 punktów. 13 tylko, już 12. To z ciekawości spróbują, rozumiesz? Z ciekawości. No tak, i czy wywołają lawinę, czy nie. Wtedy ktoś zbierze i może być reakcja odwrotna albo lawina. No ładnie, Rafał, zamknąłeś w dzień zwycięstwa Rosjan. Widzę, że z wolnością słowa tutaj słabo, bez ostrzeżenia mnie wypierdalacie, no ale nic, powróciłem. Mikrofon jak będziesz pilnował, to może będzie lepiej, wiesz? Nie wiem, czy... Nie ma wolności pierdzenia do mikrofonu po prostu. Jakiś nadgorliwy kochos potrafi wypieprzyć za nic. Mikrofonów nie pilnujecie, ludzie. Miałem wyciszony i też u mnie jest cicho, więc to nie jest ta kwestia. Rafał w końcu mi tego Bitcoina przestał prześladować. Czyli co, 10 góra maja. Działek na fejku według Mastera. Cicho, luniarze będą otwierać szampana zaraz. Odpuścił im. Rafał będzie zamykał lunę zaraz. Czekaj, bo luna zaraz. Teraz dokąd przejdzie do ofensywy, będzie stały takie posty. No, poddał się. Ja wam powiem, że Czega muszą. Mały Siusiak z Polski się poddał. Czega muszą naprawić, więc ta luna może zaraz odbić do góry, bo się rozdepegowała mocno już. I naprawiają tak właśnie, że luna strzela w górę, nie? A raz tak było. Ja to jeszcze obstawiam dzisiaj spadki dalej. Ale by były jaja, by Rafał wystarczył dołek na krypto, nie? Oni specjalnie czekają, aż zamknie Rafał, wiecie? Zobaczcie na cenę Bitcoina. Wcale bym się nie zdziwił, jakby trafił dołki. No jak nic, jakaś międzynarodowa szajka tutaj jest. No. Ja od 6 tygodni mówiłem, że 32,5 tysiąca to są moje zasieki. Ja mam od pół roku zapisane, że od 10 maja będzie góra. Normalnie Rafał, zapisz sobie świeczkę, którą zrobiłeś na wykresie. Będzie, słuchajcie, film Big Short 2. Będzie starring Rafał Zaworski. Teraz dokąd stawi mema taki Zaworski, może jaja masz duże, ale siusiaczek malutki. I jutro Rafał wchodzi z powrotem w shorty. Wy wszyscy się śmieją, ale jeśli tacy ludzie w większości niedługo pozamykają, albo wręcz pootwierają długie pozycje, to może być miesiąc jazdy w drugą stronę obłędną. Też zupełnie nieuzasadnioną, albo będą uzasadnienia. I na to liczymy. Janusz, już jest przekręcona pozycja na długą. Jak spojrzycie na lunę, zakres spadku pokrywał się na poziomie 62 z poprzednią korektą. Więc wcale bym się nie zdziwił, jakby teraz było odwrócenie w drugą stronę znowu. A ja wam powiem, że ja tego TRX-a shortowałem namiętnie chyba przez cały tydzień, a dzisiaj rano jakoś się obudziłem, była podbitka, mówię chuj, wyciągnął to, sprzedałem tuż przed tym spadkiem w dół, ale teraz się troszkę poddałem, a teraz otworzyłem na nim longa na przykład, bo też mi się wydaje, że będą odbijać wszystko. Ja nie wiem, jaka nieuzasadniona, jak była walka przed chwilą o low z 22 stycznia, nie? Więc wszystko jest jakby no, uzasadnione, jeśli pójdzie w górę. A co znaczy no jeszcze raz? No, że low z 22 kwietnia. Ja patrzę na kryptoindeks, nie na Bitka, bo to jest według mnie bardziej wiarygodne niż patrzenie na ETH i na Bitka. W każdym razie low był 22 kwietnia i nie został nawet tknięty, nie? Z marca coś tam teraz smyrnęliśmy, czy tam zostało mało przybite. A czyli prognozujesz, że może być faktycznie odbicie? Ciekawe. Ciekawa rzecz jest na Fear and Greed Index, bo
bo ja mówiłem wczoraj, że nie widziałem czegoś takiego, że było 18, a dzisiaj jest 11. 10 może było wskazywać. Nie raz. No, a teraz 11 też może wskazywać, że już, nawet 9. Że już jest taka panika, że teraz faktycznie może odbić. Ja wam powiem szczerze, że ktoś to ostatnio chciał powiedzieć, że Firend Grid nie działa, ale jakby ktoś grał tylko pod Firend Grid, nie wiem, kupował na 10, a sprzedawał na 70, to myślę, że by był do przodu, nie? No nie, ja ostatnio tak mówiłem, że ogólnie historycznie jakbyś, ja nie mówię o featuresach, ale jakbyś kupował na spocie i sprzedawał na spocie w momencie, kiedy jest Extreme Grid i kupował kiedy jest Extreme Fish, no to no nie ma bata, żebyś nie wyszedł na plusie, nie? No, nie ma jakiegoś wykresu tego? Nie ma wykresu historycznego tego Firendry, żeby sobie podłożyć i sprawdzić? No to jaki to problem? To chyba. Ale to jest podpali. Ja sprawdzałem i mówię, nie, że to tego. Jak kupujesz na 10, to nie ma bata, żeby nie zrobić na tym kasy na Firendry. Od jutra to będzie po 300-400 osób tylko. Cierpliwość trzeba, nie? To. Nareszcie jakiś spokój będzie. To fajnie, bo będą spokojnie, normalnie. Spokojnie, zaraz Rafał powie, że otwiera drugie tyle w shortów na lunie. Nie, all inem, nie? No bo te 10 może, dzisiaj jest 11, a może spadać jeszcze dalej, nie? I te 10 może ciągnąć przez cały tydzień. Ja czekam na jakieś 8, takie ostateczne wytrzepanie. Zostawiłem jeszcze Ethereum i Lunę, tamte sobie już pozamykałem. I dokładam do shorta na Lunę cały zysk. Nie, nie, jeszcze pamiętajcie, że mam w marginie, tak? Bo tutaj będę się tak pozbywał. Tu mam w marginie jeszcze to, ale margin jest o tyle fajniejszy, że tam mam mniejsze koszty, więc pozbyłem się futuresu, które mają duże koszty. I wszystkich takich tych szerokiego rynku. Także na Monero zarobiłem, na którym nie dawali mi szans, że zarobię, na Atomie. Co ja tu mam za open orders? Rafał, a będziesz shortował w połowie czerwca ETH? Czekajcie, co mi tu nie zrealizowało czegoś? A, dobra, open. Monero. A, bo to jest stare. Dobra, muszę to zamknąć. Monero. Mam pozamykane. I XRP, dobra. A czemu akurat połowie czerwca? No to ładnie. 20 dni obserwowałem, kurczę, Rafała. Odszedłem teraz na 20 minut, wracam i już ordery są pozamykane. Czekałem na to 20 dni. Przegapiłem. 4 kwietnia, więc trochę dłużej, ale tam po części też... Jeszcze na YouTube sobie, no cofnij sobie na YouTube. No ja zobaczę, ale po prostu chciałem to na żywo, kurczę, zobaczyć. Jeszcze ten, jeszcze pamiętajcie, że danina solidarnościowa 4% w tym roku też zapłaciłem, ale będzie ponad 100 baniek. Rafał, pożyć 40 baniek. Gratulacje wielkie, powiem ci, że też troszkę się nauczyłem przy tobie, jeżeli chodzi o psychikę, bo... No też sobie tego potraktowałem troszkę eksperymentalnie tego shorta, bo siedziałem z nim razem z tobą, więc gratulacje jeszcze raz. Dzięki. Lunę jeszcze trzymam chwilę. Chcę zobaczyć, co się stanie do 17.30. Potem będę zamykał spota, bo widzę, że... Bo teraz przetestowałem moje pozycje, co zrobił na rynku i powiem wam, że jest duża podaż. Czyli moje pozycje weszły w to jak w masło, nie? To nie jest dużo, ale przy takim sypaniu widzę, że jest okej. Zbierają. A ja ci, Rafał, chcę podziękować za naukę, że trzeba mieć cojones. Cojones, jeszcze raz cojones, a nie malutkiego, wiesz. Dokładnie, bo ci powiem, Rafał, ja na dwóch kątach rozgrywałem sobie to i na jednym nic nie tykałem, nie ruszałem, po prostu zostawiłem te shorty tak jak były. No i tam jestem no, na sporym plusie od samego początku. Ethereum nawet złapałem jeszcze wyżej niż ty, ale dobra, myślę z tym. Ale na drugim koncie cały czas, wiesz, tak po spadkach sprzedawałem, odkupywałem, no to jestem na zero. Więc, a na drugim koncie do przodu, więc jednak trzeba jaja mieć i trzymać niż kombinować czasami, że się do końca nie umie. Ja też powiem, że trady tradami, ale wiedzę, jaką mi przekazałeś, to że ręce pod dupą, szacun dla ciebie, szapoba. Bardzo imponujące, imponujące. Czyli mówisz, że DFK ja? Nie, już pamiętajcie, co mówiłem. Miałem kupić. Miał być koniec kwietnia. Pierwszy chyba, jak dobrze pamiętam. Nie? Rafał, maj już miał być odpoczynek. Aha, czyli możemy nadal się bać Putina. Tak, uważam, że może nawet dalej bardziej spadać, nie? Futuresy muszę pozamykać, bo one mnie dużo kosztują, nie? Ja ten. Ja na przykład swoich nie zamykam, ale później widzę jeszcze dalsze. Myślę, że dzisiaj nawet topnięcie będzie. Kolejne 1000.
mniej więcej. Ja tak obstawiam w każdym razie. Rafał, w spółkach komandytowych komplementariusze nie płacą solidarnościowego. No, za późno. Tutaj odnośnie tego, to możemy wrócić do tematu kościoła. No wtedy będzie ten podatek ominięty. Tylko trzeba założyć związek wyznaniowy. A akurat mój księgowy jest doktorem prawa też, to on już nie jeden taki związek wyznaniowy otwierał, więc jak coś to... Co związek wyznaniowy? Związek wyznaniowy Shorta. Poczekajcie, tylko zamknę pozycję. Związek wyznaniowy Shorta, czy coś takiego? Nie wiem. Kutana, kosmosu. Na przykład. Kościół Wielkiego Shorta. Drogę krzyżową już mamy. Tak. Pierwszy warunek przystąpienia no to apostazja od matury. Dekalog, suma. Mam pytanie co do tych 19%. A co jeśli na przykład jakieś państwo wybrać, które nie opodatkowuje wzbogacenia od kryptowalut, na przykład tam wypłacić kasy i zrobić przelewy do Polski? Poszłoby coś takiego, czy nie za bardzo? Przelew do Polski? A skąd dostałeś te pieniądze? Ale poleciałeś teraz. Dobra, Ethereum pozamykane, została mi Luna i teraz zostały mi jeszcze te rzeczy związane, czekajcie, mam tutaj jeszcze to. To Luna do 13 dolarów może. Najbliższy, najlepszy pomysł to chyba Niemcy, nie? A 12 miesięcy trzeba otrzymać. Albo Portugalia. No, no tylko że do Polski musisz siedzieć w Portugalii, a w Niemczech może to szybko, łatwo ogarnąć. O, tak. Jak to... blisko granicy, to... Tu jeszcze mam pozycję na tym, na marginie, bo tu są pożyczone akcje z marginu. No i to dłużej trzymałem, nie? I to są te pozycje, które tutaj widzicie, nie? Mam te RX-a jeszcze, Bitcoina, zobaczcie, gdzie Bitcoina brałem. No to nie, czekajcie, nie widać. Widać u was? Widać, dobra. Kurde, wywalcie go, please. Ale chciał już do poczekalni, ten Michał Wunie, wpuszczajcie go do poczekalni. Dobra, w kimble nadawał. Później się ludzie skarżą, że ich wywalają, nie? Dobra, tu jest... Tu... Pamiętajcie, co zakładałem, nie? Zakładałem tutaj, kiedy shortowałem, mówiłem o tym, że dołki roczne są w grze. No i są rozegrane dołki roczne. Mówiłem też ważną rzecz, możecie cofnąć sobie do pierwszych, że Luna będzie papierkiem lakmusowym tej... Czy nie Luna, tylko, co ja gadam, Solana. Gdzie ta Solana? To gówno, turbo, gdzie to jest? Że Solana dla mnie wygląda jak taki papierek lakmusowy tych spadków i mamy, osiągnęliśmy minima roczne, no i dla mnie jest już endgame taki dosyć, Ada też, wszystkie shorty zrobione, także dołki roczne są, myślę, że może się jeszcze dzisiaj zwalić, Lunę podtrzymam trochę dłużej, ale już mam wszystkie futuresy wykasowane, więc to co chciałem osiągnąłem, teraz czekam na Lunę. Luna powinna się trochę bardziej zwalić, no i margina jeszcze trzymam, nie? No. Luna do 40 powinna dojść spokojnie jeszcze. Także zobaczcie, na tym koncie zrobiłem, bo tutaj wpłaciłem milion dolarów z kawałkiem. Czekajcie, gdzie tu jest wallet? A, nie mam tu zysku. Ale patrz, znamy się ZTH jakby to, Rafał. A, nie wiem, gdzie to jest, statystyki są. Walić. Co z tym TRX-em robisz? Trzymam jeszcze, wiesz, bo on jeszcze pójdzie. Dobra, teraz czekam jeszcze z Luną. Ale mam tak, to co chciałem, czyli margin zachowuję jeszcze, bo on jest niskokosztowy. Lunę zostawiam, nie? Jeszcze. Bo uważam, że tutaj może być do 50, czyli 8 dolarów razy 50 tysięcy jeszcze mogę wyciągnąć z tego, nie? Ale ogólnie w podsumowaniu no tu mam 7 milionów dolarów na tym, na marginie mam 6 milionów dolarów, więc tutaj jest razem 13 milionów dolarów, a zaczynałem, żebyście wiedzieli, z 2 milionami dolarów, nie? Także mamy razy 5 od stycznia. Graf tego nie lubi. No, jeśli ktoś mi powie, że to jest hazard, to powiem, dobra, to zrób to. Ale musisz to w Excelu pokazać. No w Excelu, no tak, bo inaczej inwestory nie rozumieją w Polsce. Rafał, a jak byś się odniósł do tych shortów na indeksach rok temu? Bo wtedy byś powiedział, że to hazard, czy nie? Nie, to robiłem dokładnie to samo, co teraz, nie?
spoko. Kupujemy tanio, sprzedajemy drogo. Tylko pytanie, wiesz, moja gra się na dużą zmienność nadaje. I też mówiłem wtedy, możecie cofnąć, na Facebooku to jeszcze jest, że na koniec roku będzie duża zmienność i wtedy mnie zobaczycie i wrócę, nie? Z 10 milionami i tak dalej, ale oczywiście ludzie nie wierzyli w to, bo to jest taki czas, kiedy się zarabia. I mam już to skasowane, czekam na tu. Lunę chcę jeszcze podtrzymać i margin, tak? I na marginie... Laga leci w dół na Bitcoinie. Rafała, tak w głębi duszy myślisz, że do ilu Bitcoin może spaść? Myślę, że tam poniżej 300 tysięcy nawet dzisiaj. A tak myślisz 22, 25 czy bardziej 27,5? Tak? Nie mam pojęcia, ja nie patrzę. Cały czas jest gra spadkowa, nie? I zobaczcie, że moje pozycje weszły jak w masło, więc w sumie mam informacje, mogę trzymać resztę jeszcze trochę. Czekaj, Rafał, ty powiedziałeś dzisiaj? Tak. Poniżej 30? Tak. Tutaj otworzyłem pozycję krótką. Po przebiciu tego dla... Czekam jeszcze na Lunę, bo uważam, że tam będzie zwała. Reszta już mnie zadowala. Nie chcę ryzykować, bo jest jakby taki sentyment maksymalny, nie? A margin mnie dużo nie kosztuje, bo kosztuje mi tylko 0,1% utrzymanie pozycji, a w perpetualach jednak tutaj dużo więcej na tym wychyleniu kosztuje, więc nie chcę tego ogarniać. No ale zaraz zobaczycie lagę, nie? Mam jeszcze w grze, tak jak tutaj widzicie, 150 seli na Bitcoinie, 1500 Ethereum, XRP 500 tysięcy. No najważniejsze dwie pozycje, 150 Bitcoinów, 1500 ETH, no i ta Luna, nie? Razem mam 9 milionów i tutaj, ile tutaj jest? Czyli moja pozycja teraz jest na poziomie market value 3 miliony, 9, nie, 12-13 milionów, nie? Dolarów, taka wartość pozycji. I co, jak się czujesz z tym po zamknięciu? Nic, normalnie, już bardziej inteligentny jestem, wiecie, bo tak... Musiałem się odchamić i schamić bardziej, żeby nie docierało do mnie to, co do mnie mówicie często. I żebym się, to jakby to nie jest nic ofensywnego w stosunku do was, ale wiecie, pytania typu, czy odbiję, czy nie odbiję. No ja zrealizowałem swój plan. 10 milionów dolarów, tak? Druga rzecz, dołki roczne jest zrealizowane. Reszta teraz, co będę grał, to premia. I zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Uważam, że... Po pierwsze, po drugie, czy jesteś już na swoim ATH? ATH, tak, już dawno. Ale to jest moja największa, największy setup, bo trzeba pamiętać, że to jest jeden setup. Granie szerokiego rynku to jest dla mnie jak indeks, czyli granie... Kuźwa, wywalić go. Ja pierdzielę. Dobra. Granie szerokiego rynku... Widzieliście, co Monero robiło, nie? Takich rzeczy nie jestem w stanie przewidzieć, że na przykład jeden walor się odklei od innych, nie? No, dobra, tą lunę jeszcze podtrzymam, ale chyba margina zaraz zacznę wywalać też. Dobra, ja zwijam do kopalni Fiatów, będę za 2 godziny, także Rafał graty i ręka na pulsie. Cześć. Dzięki. A i co tam właśnie, wszyscy hejt... Bo też już mogę na spokojnie z wami gadać. Już wyluzowałem, nie muszę triggerować. Mówiłem, że byłem chamski, żeby odrzucić od siebie wszystkie jakieś głupoty, które mi ludzie pchali do głowy. Także wiecie, tak to działa. A co, wtedy kolejny arcik? Już coś planujesz? We wrześniu będzie, nie? A teraz skupię się trochę na Big Short Betsach, bo muszę podowozić parę rzeczy. NFT-ki zrobić. Już dla fanu i jechać z koksem, nie? Skoro Małusz już wylądował, to bym się zapytał, a co jakbyś poleciał trochę dalej? Nie żałujesz? Nie, ja nie mam. Że już za wcześnie wylądowałeś? Nie mam czegoś takiego. Uważam, że spadnie, ale już mam pozamykane. Odnośnie jeszcze Bikers twojego, to jest spora korelacja, to powiem tam, twoje zyski, a kurs. Bardzo dużo. Pamiętajcie, że tą Lunę to jest 1 700 000 dolarów i 800 tysięcy z wcześniejszych shortów na Lunie. Przeznaczam na to, że będę zabezpieczał projekt. Bo ja mam taki plan, żeby dowozić co roku 100%. Tak jak powiedziałem wam, kiedyś książka będzie kosztowała 10 tysięcy złotych, nie? Dla mnie to jest ważniejsze niż kasa. Książka moja kosztuje 10 kaflit, po 30 ktoś ją kupuje. Jak będzie 100 tysięcy kosztowała, to będę mógł powiedzieć,
moja książka jako autora jest najdroższą i każdy na niej zarobił. I to jest mój cel. To jest lepsze niż pieniądze, bo pieniądze można zawsze zarobić. Ale przejść do historii jako gościu, który na live rozegrał cały od początku, jeszcze z wszystkim się napierdalał, to jest ciężkie do osiągnięcia i tego nie kupisz za żadne pieniądze. To musisz zrobić. Nagrało się, mam 4000 świadków, 4500, mam was jako świadków. I proszę was tylko jedno, jak ktoś będzie mówił za rok, za dwa, za trzy lata, Zaorski tego nie zrobił, bo teraz często jest tak, że ludzie, którzy w 2015 roku byli, jak robiłem ze 100 tysięcy, z 30 tysięcy milion, jak robiłem w 2020 ze 100 tysięcy w ciągu 6 dni 1 300 000 na małej dźwigni, to mówią potem, po roku zapominają. To weźcie mnie, brońcie, bo byliście świadkami, po to jesteście, kurde, świadkami tego, że prosta rzecz. Zrobił to, zrobił to. Nic więcej. Mamy... Nie, no, nie wszyscy sprawy. Pamiętają, tylko się raczej czepiają tego, że grasz bardziej na intuicję niż na, wiesz, jakieś takie ludzkie rzeczy, typu na przykład... Analiza techniczna, tak? Bo to jest kurde, profesjonalne. Nie techniczna, relaks. No, mówię bardziej o fundamentach na przykład w sprawie tych indeksów. A na co ja gram w tamtym roku? Mówiłem, jaka jest moja gra, uważałem, tak? Nie? Z drugiej strony też obstawiałem dużo mniej. Pamiętaj o tym, że jak nie mam racji, to obstawiam dużo mniej. I teraz tak, skończy się ten run, na rachunku będę miał ponad 100 baniek, bo tyle ugrałem od mojego bankructwa. Druga rzecz, zacznę grać milionem i 100 tysiącami, można dźwignąć nawet 1500 dla zabawy i przez rok będziecie widzieć, jak się będę kręcił jak gówno w przeręblu, nie? A hajs będzie sobie leżał zainwestowany w różne rzeczy, nie? I znowu ktoś będzie mówił, Rafał, nie do niczego się nadajesz, bo straciłeś 25 tysięcy na dźwigni 1500, bo się bawiłem. A ja lubię to, lubię czuć rynek, lubię różne rzeczy rozgrywać, więc tak to działa. I teraz tłumaczyłem, jak działa to u mnie, jak działają u mnie pozycje, że w momencie, kiedy mam rację, zwiększam pozycję. Kiedy nie mam racji, gram małymi i mogę procentowo stracić dużo więcej od was, a kwotowo będę bardziej zarobiony, nie? Dziwnie, działa, a skoro coś jest głupie według was, a działa, to chyba nie jest takie głupie, nie? A to jest moja metoda, moje patenty na to, jak zarabiać na rynku. Pokazuję to od 2015 roku. Nie wziąłem za to ani jednej złotówki. Nigdy nie wziąłem za moje wykłady. Tępię szkoleniowców i wszystkich farmazoniarzy. Najlepiej triggeruję ich po to, żeby rozgrywać. Dlatego jestem taki chamski i piszę na Twitterze takie głupoty. Myślicie, że jestem gimbazą i tak dalej. Ale jak przebić się przez ich marketing, w którym... Kto tam szeleści? Wywalam. Do ciebie, Rafał. Nie, u mnie nie. Jak przebić się przez marketing szkoleniowców, którzy mają pieniądze na to od was, na to, żeby się reklamować i udawać, jakimi są pseudokozakami? No trzeba triggerować i mówić wprost. Ja od 2015 roku wyzywam tych wszystkich śmiałków na to, żeby coś na live pokazali. A jedyne, co potrafią, to w Excelu jakieś tam swoje pierdy, nie? I oczywiście hajs. Tu szkolonko, tu ekspert poziom i tak dalej, nie? To nie ma nic wspólnego z tradingiem. I mi to osobiście obraża takich ludzi, których szanuję, jak Livermore, Baruch, Kini, De La Vega, którzy spędzili na rynku mnóstwo czasu i karmili się tym rynkiem, a nie ludźmi, nie? Bo ludzi bardzo łatwo oszukać. Wyobraźcie sobie, jakbym teraz odpalił szkolenia, to każdy z was by chciał, żebym go przeszkolił. A prawda jest taka, że gówno bym was przeszkolił, bo znam się na edukacji, pracowałem w edukacji wiele czasu, to jest gra konkurencyjna. To nie są powtarzalne reguły, których nauczysz się na pamięć i dzięki temu będziesz zarabiał. Musisz, jeśli chcesz grać dobrze w piłkę, to musisz grać w piłkę. Jeśli chcesz grać dobrze w szachy, musisz rozegrać w szachy bardzo dużo meczy, nie? Zgadzacie się chyba ze mną, nie? Także... To już się może przełączyć z tego dema. No, z tego dema. Tak. Oni niedługo z dema będą jeszcze pieniądze wypłacać. To do obrony twojej osoby to nawet nie trzeba czekać, bo już nawet teraz gdzieś, jak wcześniej, jak się gdzieś spotykała, nawet po arcie z ludźmi, przypytali, co ja robiłem w Warszawie, to mówili, że to naciągacz. I właśnie takie, że hazardzista, że tylko po to, żeby naciągnąć z ludzi pieniądze, żeby coś zagrali. I ludzie i tak będą gadać, mimo że coś im pokazujesz nawet na żywo, twoje pozycje, to i tak będą gadać, więc... Ale to i tak trzeba śmiało mówić, jak jest. Tylko pytanie, wiesz, nie ma żadnego poszkodowanego, którego bym naciągnął, bo nikogo nie naciągnąłem. To jest takie gadanie szkoleniowców, którzy uważają, że skoro ktoś robi po prostu coś dla... zapamiętania, bo uważam, że kasę mogę zarobić zawsze, ale to rekordy, które biję, nie. Dla mnie to jest taki sport jak himalajstyka. Idę na Mount Everest, chcę, żebyście byli świadkami, zdobyłem tą górę, zdobyłem i tyle. I to jest moja góra i dziękuję, nie? I nic więcej mnie nie interesuje. A tyle w temacie, nie? Pieniądze pieniędzmi, ale fajnie, że mamy takiego przewodnika stada w Polsce, bo ja na przykład w Niemczech mieszkam i w Niemczech szukałem takiej grupy, żeby, że tak powiem, z kolegami po fachu pogadać po niemiecku, zobaczyć, jak to jest. I po prostu nie ma w Niemczech żadnej takiej grupy tematycznej, gdzie można
w tym temacie pogadać. A my tutaj w Polsce jednak się zrzeszamy, no jakby nie patrzeć pod Rafałem Zaolskim tutaj. Nie, bez takich. Jest duże. Bez takich. Z tego co pamiętam, sprawdzaliśmy kiedyś tam wielkości takich. O panowie, jeden punkcik dzieli nas od 4000 historycznych punktów na SP500. Zobaczymy, albo lawinka, albo zawrotka. Dawcie, a takie pytanie jest. To jest kwestia największej grupy w Europie nawet. A zrobiłbyś mi też z 30-50 tysięcy bańkę? Pierdol się. Bo ja sam nie umiem. Słyszałeś to? Pierdol się. Sam sobie zrób. Stary, co ty w ogóle za teksty takie szkoleniowe? Nie wiem. Ja nie biorę zarządzanie pieniędzy i nie robię takich rzeczy. Właśnie, Rafał, może otwórz fundusz i będziesz naszymi pieniędzmi grał. Ale po co? Ja nie mam co robić ze swoimi pieniędzmi. Ja jeszcze od was będę brał. Czyli nie wiem na co. Ja chyba nadpłynność u siebie. Nie wiem na co tu wydawać nawet. Że jak zarobione, to zaraz zarządza. Jak jest pierdol, to hazardzista i nie wiesz, no skill i się nie nadaje do niczego. Słaby żart. A schroniska dla zwierząt. Słuchaj, tutaj przed chwilą mówiłem właśnie, że i tak już gdzieś się spotykałem z takimi rzeczami. To było tak po żartu, po serio powiedziane, więc rozumiem, że Rafał się mógł oburzyć, bo w ogólnym tym całym świecie, ale... Było pół żartem, pół serio, tylko to było 100% głupotą, powiedziałem. Pół żartem, pół serio, to spójrzcie sobie, co się dzieje na kryptę teraz. Dawaj kolejny przystanek, jest 32. Pół żartem, pół serio, udało mi się wejść na shorta na dźwigni 200. Dobra, perfekcyjnie. Luna jeszcze podtrzymał. Rafał, bo ty mówiłeś kilka dni temu o stable'u. Powiedziałeś, że jak już zamkniesz wszystkie pozycje, to tam trochę nam coś zradzisz. Raczej nie dzisiaj? Nie, stable'a robimy, nie? Ale już jest nawet strona odpalona, wszystko jest gotowe. A te zamknięte dzisiaj pozycje, to w sumie i tak chyba już rekord jest, prawda, Rafał? Tak, dobra, panowie, to jest mój rokier, no bo ile mam tutaj? No, 40 parę baniek będzie. Dobra, przechodzę teraz po kolei na zamykanie pozycji. Zaczynamy od TRX-a, zostawię EOS-a. Kurde, EOS? A, 17 tysięcy, dobra. I co, Master? Dźwignia 200, czyli znowu odklejka. Zobaczcie, kurwa, jak się wraca, nie? Do trade'u życia. Master, i powiedz, gdzie te twoje szkolenia są dostępne za 100 koła za godzinę. Czekajcie, wyłączę tutaj to. No, OnlyFans. Dobra. Chyba odbiliśmy. Dobra, mam EOS-a i teraz patrzcie, będę sobie tutaj wychodził z tego po kolei. Ja to nagrywam teraz, żeby to się nagrało, no, żebyś potem, ja żaden Norweg, Szwajcar czy inny Patafian nie mówił mi, że tego nie było. Oczywiście będą mnie triggerować potem za rok, że się na niczym nie znam, ale... Ale na kompie u siebie nagrywasz, a nie... nie Rafał, zgraj sobie właśnie z YouTube'a ten odcinek, bo ja się skasuję kanał. Nagrywam na kompie i nagrywam na YouTube'ie, nie? A to spoko. Dobra, zamykam EOS-a, zaczynamy od tego, nie? Pa. Patrzcie, jak ładnie, kurde, tego ESO zamykam, to prawie nie. Manual. Rafał, bo mówiłeś, że nie masz sobie z kasą i kiedyś opowiadałeś o tym, że tłumaczysz książki, a nie myślałeś może o tym, żeby przetłumaczyć na przykład którąś z książek tych właśnie spekulantów z angielskiego na polski i nagrać audiobooka? Nie no, robimy to przecież. Jest na PDF-ie za darmo są książki, które tłumaczy, finansuje tłumaczenie, ale one są takie, ja nie mogę tłumaczyć książki, które są, mają prawa jakieś. Więc tłumaczymy te, które nie mają już praw, i więc możemy z tłumaczeniem robić co chcemy. Możemy rozdać to za darmo wszystkim, nie? No tak, tak. Tylko, że czy nie myślałeś, żeby audiobooka zrobić do tego? Co jeszcze chcesz? Nie wiem, żebym ci wyśpiewał to. A nie, po prostu się pytam, czy o tym. Mógłbyś jakbym. Striptease! Znaczy, powiem ci tak, to zróbmy tak. Jest PDF z Afriko, zrób coś dla społeczności, weź tego PDF-a, przeczytaj. I nagraj jako audiobook. Myślę, że mój Łyżeczek będzie czytał. Bardzo taki. O właśnie, Łyżeczek jest dobry do czytania. Łyżeczka kupiłem mu kratę browaru, ja mu wyślę do Stanów. Albo Master będzie czytać. Ja jestem na emeryturze tutaj, nic nie muszę. Ja to nie tylko kwestia głosu, tylko to też musi być jakby odpowiednie przygotowanie. To nie jest tak, że ktoś nie pracował głosem i może takie rzeczy robić. Trzeba by było jakiegoś aktora zatrudnić. Master nazwy dzisiaj pojebał. Dobra, zobaczcie, EOS już jest zamknięty. Jest to story. O, mamy EOS-a pozamykanego. Pach, następne jest co? Luna nie, a to ma... Doge'a pozamykamy. Chuj, z Doge'em.
Ale dupa farmazoniarzy zaboli. Ale widzicie, już spokojniejszy jestem. Musiałem sobie to wszystko ten docz. Leciutki taki. Docz też jest fajny, nie? Recording in progress. Czy co wy nagrywacie? Recording stopped. Przeszkadzacie. Dobra. Już naciska przez przypadek. Słuchajcie, to może spać dalej, nie? Ale ja miałem tak rozegrać minima roczne. Są rozegrane. Zamykam dodża. Zobaczcie, w takim długim terminie fajnie można zamknąć. Się nie liczy zbytnimi kosztami, czy się zamknie idealnie, czy nie. Ma się w dupie. Ja mam pytanie, czy masz plan kupować na tej panice? W sensie, jak już zleci naprawdę do skrajnych poziomów, nie? Nie. Typu... A, dobra. Nie chcę, już się nakupowałem. A w ogóle ile ci kosztowało utrzymanie tych wszystkich pozycji przez ten cały czas? W sumie? Z 500 tysięcy dolarów. Okej. Okay. Wrzucę statementy jak coś, jak jeszcze ktoś będzie miał ból dupy, że czegoś nie zrobiłem, albo że to jest demo czy coś. No i będę zapraszam wszystkich z ospekulacji na imprezę na złotą, którzy mają książkę, będę mintował do tego NFT-ka, może na tym jeszcze sobie zarobicie. Nic za to nie chcę oczywiście, bowiem pamiętajcie, że książka już została sprzedana dawno. Dobra, co my mamy tutaj? My zamknęliśmy Dodge'a. Co tu jest jeszcze, jakiś jeden Dodge do zamknięcia? Co ja zamknąłem? Nie, no nie mam Dodge'a. Od się stąpę, a, dobra. Same likwidacje na FTX idą. Dobra, robimy teraz, co robimy? Luna. Indeksy odbijają. Tak. XRP ma. O, XRP właśnie. Jak na rybach, co? Bartłomiej, masz komarkę włączoną. I teraz nagle ktoś powie, że o, XRP kupione, XRP zamknięte. Close. No u kogoś ptaki w tyle są, to wiesz, jak na rybach, to co mówisz. A dopuścimy ludzi z rączkami? Dawajcie. No dawajcie. Ale proszę was, nie zadawajcie. Nie, no dawaj, tylko nie zadawajcie im pytań. Ludziom zadawaj. Ja tylko chciałem podziękować ci, Rafał. Chciałem ci pogratulować, tak? I podziękować za to, co tutaj właśnie zrobiłeś, że udostępniasz tego Zooma, własną kasę płacisz, tak? I pozwalasz nam po prostu szkolić się, uczyć im, być właśnie w zacnym gronie ludzi, którzy tutaj wypowiadają się w różny sposób i za to chciałem ci podziękować i szacun. Użyłeś słowa, użyłeś słowa szkolić. Nie da się. Miałem to powiedzieć. Prawie dobrze to było. To zupełnie niechcący. Ale dobra. To po prostu emocje. Dzięki. Zamykam manę. Mana jest zamknięta już. Proszę. Dobra. Jan, dawaj. Zamknięta mana. Jan, w sensie, to ja. Witam. Pytanko mam. Jedno. Siedzę tutaj od niedawna, jestem totalnie zielony, mam pytania. To tak czy jak my. To będzie kontynuowane? Nie. Czy nie będzie? Czyli te zoomy i wszystko... W nie, zoomy są, bo chłopaki tutaj są, wszyscy jesteśmy, ale ja robię sobie wakacje. Rozumiem, ale czy ta wiedza, bo ogólnie w ciągu ostatniego miesiąca, powiedzmy, w ostatnich 25 czy iluś tam dnia, naprawdę dowiedziałem się bardzo dużo i w ciągu tych 25 dni wyszedłem na plus i dowiedziałem się bardzo dużo rzeczy, nie tylko o krypto, ale również o innych rzeczach i chciałbym, żeby to było kontynuowane i to jest dla mnie najlepsza forma wiedzy, którą dostałem w życiu, więc chciałbym, żeby to było kontynuowane, ale jeżeli po tym, jak ty teraz zamkniesz swoje shorty, twój stream wygaśnie i na twoim Zoomie pojawią się tylko osoby, które będą gadały o polityce albo o czymś tu, innym. Tu jest bardzo dużo mądrych osób. Masz tutaj Janusza, Live Tradera, Jamesa, ale każdy z różnej bajki. Oni mają naprawdę potężną wiedzę, a to, że jest... Ja wiem, ja nie mówię tylko o tobie. Ty tutaj wchodzisz na parę godzin. Ty tutaj jesteś star. Ty jesteś gwiazdeczką, która tutaj przychodzi na parę godzin, ale ja tak czy inaczej, po paru godzinach
w godzinach nocnych to i tak się pojawia troszeczkę szóstwa. Ale tak czy inaczej, mam nadzieję, że tutaj to zostanie, bo... A ten Zoom funkcjonuje chyba ze 2 lata już, nie? Jest Discord. Przepraszam bardzo. Kolega czeka na sygnał. Przepraszam, ja tutaj Zooma odkryłem parę tygodni temu i nie czekam tylko na sygnały, bo tutaj stąd sygnałów naprawdę nie dostałem. Dobra, to taki żadnych. Szybki teścik, czy słuchałeś ostatnie 25 dni? Czy wiesz, jak odrobić ziemię? Ja wiem, bo rozpocząłem tą rozmowę. Czy wiem jak co? Czy przepraszam, wiem jak co? Odrolnić ziemię. Opatrzcie w ogóle trade'a. Ej, trade'a na ten, bo zamknąłem właśnie Atoma. Patrzcie, 20 dzień. Ktoś powiedział, nie spadnie nigdy poniżej 20. Pyk i mamy 14, dziękuję. Co jeszcze mam zamknąć? Może o centach mówił. Solanę zamykamy. Mamy Solanę. Nie, dobra, podsumowując, no to Rafał, Zoom chyba jest opłacony, my to zostajemy jeszcze, nie? Dopóki Rafał zapłaci, to tu będziemy, także... Zapłaci. Ja myślę, że jak Rafał zamknie i zniknie, to się przerzedzi po prostu i wrócą może ci ludzie, tak. Co byli bardzo pomocni, też dużo wiedzy mieli, wrócą po prostu, a się wplewią ci, co są, siedzą niepotrzebnie i robią tylko zamieszania. Zamykam. Bardzo wartościowi ludzie. Zamykam Solanę zgodnie z planem. Zobaczcie, też możecie wrócić do nagrań. Ale wiesz co? Ja nic nowego nie mówię w spekulacji. Wiesz, to nie chodzi o to, jeśli chcesz zobaczyć, jak się myśli spekulacyjnie, to po pierwsze wróć do źródeł, książek, traderów, którzy kiedyś rozgrywali fajne rzeczy, mają potwierdzone wyniki. Druga rzecz, bardzo dużo tutaj wiedzy. Oczywiście jest mnóstwo bullshitu u nas, różnych gadek, ale na tym polega wolność słowa. I dużo sobie gadamy na różne tematy. Jak otworzysz sobie inne live'y, to tam jakieś szoty powstają, nie? Jak ludzie sobie zszotują to, to będą mieli na ten temat informacje. Poczekajcie, co ja zamknąłem? ETH? Ja nigdy w życiu nie powtarzałem twojego tego. Nie, oczywiście, ja jestem totalnie w drugą stronę do twojego światopoglądu i do twoich opinii, jeżeli chodzi o rynek. Dobra, zobaczcie. Że wbije się przed łapki, ale może pozwólcie Rafałowi sobie to spokojnie pozamykać. Dobra, mamy bo... Dziękuję. Chcesz jeszcze nagrać jedną rzecz, bo zobaczcie. Bitcoina, tutaj szortowałem 46 tysięcy, przebył minimum. Jest jakieś tam karmienie kaczek. Nawet jeśli zleci niżej, uważam, że mi już wystarczy. Zamykam to. Lunę jeszcze zostawię. Luna właśnie leci. Wiem. I mamy to wygranko, o którym wam mówiłem. Albo, jak to się nazywa, $1 000 000, albo $10 000 000. Także $10 000 000 jest zrobione. Oczywiście jeszcze raz dam do tego kolegi, dopowiem. Ja będę tu wpadał, bo będę jeszcze rozgrywał sobie. Zostawiam konto 100 tysięcy złotych na większą dźwignię i 1 000 000 złotych na CFD-ki. I będę sobie... Co to jest? A, Ethereum BTC, co ja tutaj otworzę. I będę sobie rozgrywał. Co? Mówię, czerwca wydarzenie na ETH. Takie dość duże. Ja będę szortował. Mogę coś powiedzieć? Dobra, i teraz zamykam tylko ETH, zobaczcie. Jesteśmy na poziomie wojny. W sumie można by było podtrzymać jeszcze do minimum rocznego, ale ja już mam to gdzieś. Zamykam tą pozycję. Mów. Ja będę zamykał teraz Ethereum. Rafale, no to... jeśli wakacje są, to znaczy, że jednak będziesz w Anglii na tym Investcampcie? Nie wiem, kiedy to jest właśnie, przypomnij mi. Ha, już sprawdzam. Zaraz ci dam znać. Czy miałem pojechać sobie gdzieś, przejechać się, ale mam tak, powiedziałem, że wpadnę na Wall Street do SEE, tam do Zakopanego, bo pochodzę sobie po górach, a jednocześnie też, co to, kurde, nie chce mi zamykać? Dobra, bo pochodzę sobie po górach i jeszcze ktoś mi zarzucał, że nie jestem w stanie, wiesz, przyjść i powiedzieć tego w twarz, XTB i tak dalej, a wiecie, że ja jestem w stanie i traderowi 21, więc... Pojawię się na Wall Street i tam nawrzucam im trochę. Czy nawrzucam, nie będę wyzywał, tylko powiem, no, z jakiej racji mówi, że byłem jego kurde przyjacielem. Ja swoich przyjaciół znam, siedzą obok mnie tutaj. A jakoś nie widzę go, parę razy w życiu go poznałem. Także jedna rzecz, a druga rzecz, co? Invest Camp 10 czerwca. 10 czerwca?
10-12 czerwiec. A, to wpadnę do was do Londynu. No. Myślę, że nie będzie super problemu. Jeśli to nie jest płatne i ten, to spoko. A czy bilety są po chyba 600 funtów, ile zawdzięczam? Ale moment. Przecież chłopaki się chwalą, że ciebie zaprosili jako prelegenta. Ale ja nie biorę nigdy kasy i nie występuję na eventach, za których ludzie płacą pieniądze. W wyjątkowych okolicznościach. SI, gdzie muszę wyjaśnić paru typów. Ja nie chcę, żeby moja morda była używana do jakiejś komercji. Musi to być za darmo. Jak jest już używana mordka do promowania eventu, to trochę słabo. Znaczy, ja nie biorę pieniędzy za moje występy i nie chcę, żeby ktoś brał za moje, nie? I jeszcze naganiał moją twarzą takie eventy. Jak już się pojawię, to o mnie nie słychać, albo po prostu jest za darmo po prostu wejście. Moje eventy są też za darmo dla wszystkich i to jest moja zasada. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek płacił za moją wiedzę, bo ona jest za friko. Sorry, widzicie pega na tym, na UST, USD? Jak to leci cały czas w dół? 984 już. Tak, tak. 600 funtów bilety na Invest Camp i między innymi konieczne ma występować. Jakiś gość specjalny, więc pewnie ten oni gość specjalny nie ma tam twarzy ani nazwiska, więc tak to rozegra. Jeśli jest to płatne, to ja tam się nie pojawię. Ale płat to będzie konieczne, czy nie? 600 funtów za bilet. Ja mam zasady swoje, tak? Co ja sel zrobię? To się szanuje. Poczekajcie, co ja tutaj mam? Pozycje jakieś, nie? Nie, zamknięte mam. Dlaczego sel mi zrobiło? A, dwa razy kupiłem to samo, kurde, no super. Odświeżę sobie tylko. Dobra. Fetch finger. Skumajcie tego linka do Twittera, co wysyłam. Ja, ale gdzie jest to w ogóle w Anglii? To co, Luna jeszcze spada, czy nie? No i zamknął, no. Gratulacje, no. Już teraz chyba oficjalnie. No PEK cały czas leci w dół, nie? No to jeszcze... Na konwejzie przynajmniej. Słuchajcie, 983 jest. Trzymam jeszcze audyt obywatelski. Zapraszam na kawę do Wielkopolski. O, audyt obywatelski, pozdrawiam. Stary, robisz zajebistą robotę. Przydałby mi się taki audyt w KNF-ie, bo oni uważają, że nie mogę pewnych rzeczy robić, a ja uważam, że konstytucja mnie chroni. W ogóle to jest instytucja, która kurwa z założenia fajnie by było, jakby ktoś tam wjechał i sprawdził. Rafała, nie korci cię, żeby zagrać teraz odwrotnie na jakiejś małej dźwigni razy 3 na bitcoina do góry? A to w ogóle byłoby szaleństwo teraz? Powiem ci tak, korciło mnie kiedyś, dzisiaj zresztą miałem z chłopakami na śniadaniu rozmowę, że kiedyś chciałem, tak jak dzieciak, łapać każdą górkę, każdy dołek, wszystko, albo na przykład jak za wcześnie zamknąłem, o Jezu, za wcześnie, mogłem jeszcze milion zarobić, nie? Teraz nie, teraz jedyną rozgrywką, którą zrobię, to będzie na Lunie, ale tutaj mam ryzyko, jakie mam ryzyko tutaj? Odpalmy. Tutaj mam 6 milionów equity, 40 tysięcy w zysku, ale tak, 180 tysięcy, 129 tysięcy to jest pozycja, którą mam, rzeczywista, po dźwigni. No i tutaj na futuresach, które najwięcej mnie kosztują, tu mam 2 miliony 800. No to mam 3 miliony pozycji w Lunie i nic więcej, nie? Więc to jeszcze sobie podtrzymam. Ale no 10 baniek jest zrobionych, więc jakby dziękuję. Gratulacje. Rafał, ja mam dla ciebie wyzwanie. Jak chcesz się zapisać na kartach historii, masz kasę. Załóż partię i sortuj PiS. Ja nie jestem... Kurde, słuchaj, jestem spekulantem, więc ja nie dealuję z rzeczywistością. Nie próbuję jej zmieniać, tylko ją próbuję przewidywać w jak najlepszy sposób. Jak zaczniesz się angażować politycznie, no to uruchamiają ci się emocje. Kochasz tą partię, jesteś bardziej prawicowy, liberalny. Zobacz, że tutaj na Zoomie bardzo ucinam wszystkie takie emocjonalne, polityczne gadki, bo to wpływa na spekulacje. My tu jesteśmy spekulantami i to powinno nas interesować. No to tak dla nas, jakbyśmy teraz pozakładali sobie dźwignię dwójeczki, trójeczki na większe sumy, to by był dobry pomysł, tak? Przy 30 tysiącach? Ale no co, ja nie wiem, to musi być niestety. Spekulacyjnie według ciebie, żeby zarobić teraz. Przestańcie, ludzie. Daj sygnał, Rafał, daj sygnał. Nie zostawiaj. Poczekaj. Słuchaj mnie. Poczekajcie, muszę tylko skończyć jedną rzecz. Sygnały, ja pie... Bo coś mi się wydaje, że zaraz się ten Zoom trochę przerzedzi. Czekajcie chwilę. Dobra, zamykam lunę też, mi tu już wystarczy, w sumie pospadała trochę. Powiem, na ten temat, powiedz mi. Dobra, no, mówię, przestańcie, miejcie jaja i przestańcie się dopytywać Rafała, co by teraz zrobił, naprawdę, bo już się, no po prostu się ośmieszacie, on do was mówi 10 razy, żebyście się nie pytali, a wy w kółko to samo. Ponuję takich ludzi banować i tyle.
Wszyscy zbanować, bo teraz wszyscy gracie na krypto, a rok temu wszyscy grali na indeksach, to come on. Uwaga, Fega naprawiają. Rynek takich ludzi sam zweryfikuje. No ty gadasz, pan trader, tu połowa ludzi nawet nigdy na indeksach nie grała. Skąd taka teza? No mówię o tym, co było rok temu, nie? Patrzcie, jak podnoszę lunę. 80% nie grała na indeksach. Ty nie podnosisz. Druga połowa nie dotknęła krypty. Mądry człowiek kiedyś mi powiedział, że będę musiał przegrać i złamać zasadę. Masz łeb i chuj, to kombinuj, no. Że się tak ten wyrażę. Taki gość mi to powiedział kiedyś. Mądre słowa. Ale wczoraj rozmawialiśmy na temat Exchange Ticket Machine i powiem ci szczerze, znalazłem tylko jedną w Stanach Zjednoczonych z roku 1920. Jak sobie to wpiszesz, to na pewno bardzo łatwo to znajdziesz. W Anglii nikt nie sprzedaje, aczkolwiek przejdę się po domach aukcyjnych w następny weekend, bo mam taki wolny dzień dla siebie. Rafał, lunę na ATH zaraz wypchasz. Panie Rafale, proszę zostawić lunę. Mamy 5 osób z łapkami, dajcie im też się grzecznie wypowiedzieć, bo czekają już jakiś czas. D-Trader, dawaj. Wiesz co, ja już zapomniałem o co było, także opuszczę łapę. Dobra, następny. To Roman Wesoły. Dobra, panowie, pozamykane wszystko. Bitka też już zamknąłeś i ETA? Open orders to tu mam, a tu zamykam, tylko kasuję. Kasuję. Razem 7 milionów na wallecie dolarów. Tutaj zysk jest około właśnie 5 z kawałkiem, 5500, 6 nawet. Nie wiem, gdzie to pokazuje. Dobra, gratulacje. A tutaj mamy 6 milionów. O, mam TRX-a, jego sobie potrzymam, wiecie, aż mi na zero wróci. To jest pozycja wielkości 78 tysięcy dolarów. Także panowie, dziękuję za miesiąc pracy. Już wróciłem do normy, już nie będę chamski. Nie siądziecie mi na głowę, nie zamknę pozycji wcześniej, nie potrzymam jej dłużej czy czegoś. Tak, i mówiłem, tak moje będzie wygranko i no i co? Kurde, teraz już mi smutno. Brawo. Mogę teraz. Gratki, Rafał, gratki. Brawo, gratulacje. Zajebiście, Rafał. O, Rafał, też ci pogratuluję. Lepiej mieć grubla w garści niż gołąb na dachu. A orły jeszcze latają, pamiętaj. To jest gruby wróbel. To jest 10. Tłusty ten gruby, no. Tłusty. Orzeł. To jest klasyka, ale urwał. No dobra, ja teraz tak. Słuchajcie, mam tutaj jeszcze. Znaczy nic nie robię. No w sumie, co ja mam robić? No koniec, no. Jakby idea się jakieś fanfary, muzyka, coś zrób 50 pompek, żeby się uspokoić. Gdzieś na lody. No to co, Rafał, emerytura. Zarobiłeś na browara, może sobie pozwolić. Biorące 12 plus 12. A zobaczcie, złota nie ruszyło. Wszystko zjechało w dół, a złoto stoi jak zaklęte, nie? Rafał, dawaj plastik na oczy. Jesteś jeszcze Rafał? Jeszcze tak. Kto mi tu przerwał? Tutaj jest. To Rafał, teraz będzie nas umiedziało. Mogę to zadanie Rafał zaprosić. Po wojnie odkupi chłopak J2 Construction i będzie budował bloki. I będzie elegancko. Najlepszy komentarz Kubka Ronia. A co będzie z Zoomem, panowie? Robimy zrzutę i gadamy sobie. Kto puszcza tą muzykę? To ja! Wyłączyć go! Zmanować go! Zmanować! Nie śmiać. Mogę coś powiedzieć? Nie ma pozycji, to nie schodzę. Tutaj tylko gadam o rynkach. Weźcie go do poczekania, nie wyrzućcie. Nie śmiać się! Za orkiery plakaty z twoim fajsem. No możemy ogłosić, że Zaorski wrócił pełną parę. Zapijajcie do mnie koszulki i czapeki. Dobra, wywalcie go. Wyszedł z pozycji? Tak, to zamykam. Prawie wszystko. Założę się, że teraz potrzebuje też wychodzić z pozycji. Panujcie, to już nie jest nam potrzebne. Make the Orki great again. Szwajcarowi dupa pęka. Nie, bo... Można Petera?
Właśnie, tutaj. Panowie, wywalki do potykania, niech przemyśli na pewno swoje zachowanie. No. Ale pewnie dalej nie się nie. Ja bym to obstawiał. Jeśli się będzie grubo już. Boże, każdy sobie sam może zbudować, które ekranu wyświetlanie on musi mieć już udostępnione dźwięki. Dziękuję. Zaraz pewnie na O2 bo na bucha będzie Zaorski złapał likwidację, brak pozycji, kurde. Jeszcze raz za wakacje. Spokojna głowa. Dzisiaj to samo, że wyjeżdżam na wakacje i wyjdzie, to też chciał. Dobra, także oficjalnie ja spadam. Pogadaj z moim. Nie, ale dawajcie jeszcze drogę krzyżową. Droga krzyżowa. Jeszcze goblin powinien przyjść i podziękować. Jaka droga krzyżowa? Goblin? Jaki goblin? Rafał, ile ci zajęło walka z emocjami, jak jesteś 26 lat w rynku? Dużo. Bankructwo polecam. Dobrze no działa. Właśnie dzisiaj przymierzałem do tego. Tak. Ja pierdolę, co za ty. Bankructwo polecam. No jest, sorry za słownictwo. Sorry nie, za no bo to jest, to jest wtedy już przekroczenie pewnej granicy i wiesz, że nic nie ma straszniejszego od tego i możesz dalej. Słuchaj, ja mu powiedziałem w mordę, żebym z tej granicy nie wiem, czy wrócił. Na 100 osób nie bez lizania jajek, ale nie każdy by absolutnie z tego wyszedł, nie? Panowie, tak jak zawsze na zakończenie roku było, Rafał, to się ciebie tyczy, po powrocie z końca roku ze szkoły do domu jeszcze wpierdoli wakacje. Dokładnie. Ja już teraz tak, Zoom zostaje, robię imprezę o spekulacji, zapraszam wszystkich z książkami. Art of Speculation we wrześniu. Co jakiś czas tak, ale tak nie ma rana. Mam jednego rana, prowadzę z miliona teraz. Widzieliście tam, zarobiłem milion, straciłem milion na kablu. Ale tam odpuszczam. Teraz mam znowu jakieś pozycje na kablu. A w sumie wam pokażę, bo co tam mi szkodzi. O, to jest ten run. W końcu kurwa zadzwonić jak człowiek. No, książkę można w PDF-ie przynieść? Wydrukowana też się liczy? Dobry point. Nie bardzo, nie? O. To jest moja... To dzisiaj 30 kapli jeszcze tutaj zarobiłem, a to jest ten run od pierwszego, nie? Ale nic nie pokazujesz. No, wam musisz zmienić ekran, Rafał. Musisz zmienić ekran. Już, czekajcie. I tutaj jest, co to jest? To jest to, ten Alior, no to tutaj, pamiętacie, miałem bańkę i straciłem na kablu, nie? Ale już tam 140 tysięcy jest na plusie. Ale kończę tego rana, już mam gdzieś. Może jeszcze kabla wezmę i będę grał milionem. A, tu jeszcze wypłaciłem sobie kasę z tego. I tyle, no czasami będę coś tam rozgrywał, ale mój sezon się skończył dzisiaj, panowie. Dzisiaj mój sezon od grudnia się skończył. Zarobiłem więcej niż w całym swoim życiu. W ciągu roku to jest mój rekord, w ogóle to jest setup rekordowy. Więc w 2018 roku miałem rekord 2,5 miliona, tam na jednym setupie, tak pamiętacie, są nagrania. W tym roku to pokonałem nie dość, że 20 milionów, to teraz zaraz policzę, 45 milionów chyba złotych w tym tradzie. W zależności jak złotówkę policzycie, no 10 milionów dolarów. Na 10 milionów? Dolarów, no. No super. Mi styka, nie? To, że to i tak się ludzie zapisują na kartach historii. No, nie to, rekord live'a w Polsce. To wytrzymanie, Rafał, to rekord świata. Gratulacje, Rafał. Teraz państwa zaciera rączki na podatek. Także piękny film o tobie. Także słuchajcie, nowy rekord na polskiej scenie traderskiej. Przypominam, że wszystkie poprzednie też do mnie należą. Ale zapraszam, znaczy mówię, z miłością mówię, zapraszam wszystkich do bicia swoich własnych rekordów na żywo. Bo to jest fajna nauka, mi to dużo dało. Ja mam tak twardą skórę w tej chwili, że potrafiłem to wytrzymać. Myślę, że nie wytrzymałbym, gdybym mnie utwardził. Dzięki wam. Dzięki wam, czyli mojej patologicznej rodzinie, nie? Bo a mówię, że jesteś nie. Będzie było być tak, tego świadkiem. Dzięki, kurwa. Zaur, i tak jesteś chuja się znasz. Tak. Normalny artysta. To jest fuks. To jest... Fuksnęło. Chuja się znasz na fuksie ci się udało. Przestań, jakby nie spadało, to byś nie zarobił przecież. O to chodzi. Norwek, dupa ci pęknie. Nie bój się podatku, nie będziesz musiał płacić. Także luz. Rafał, szczęście nowicjusza. Ale spokojnie, jutro za tydzień przyjdzie Szwajcar i powie, że chuja się znam, bo nie mam żony i dzieci. Nie? Trzy słowa do ojca prowadzącego Norwek, dupa ci pęknie.
Nie, on ma ja chciałbym... Będziemy teraz naganiać dalej. A ja chciałbym, żeby Rafał tak wrócił do nas wieczorem i tam podzielił się właśnie przemyśleniami, jeżeli go jakieś znajdą tam teraz za godzinkę czy za ile, żeby jeszcze się, podzielił tymi emocjami. Jak ten. Tak gorąco jest najlepiej. Jakie miałeś w trakcie treningu, kiedy cię cofało mocno, nie? No, teraz już mogę na spokojnie. Ja słuchajcie, wrócę i podsumujemy to, bo pamiętajcie o tym, że byłem dla was chamski, opryskliwy, te pytania i tak dalej. Ja taki nie jestem, ale to jest dobra obrona przeciwko wchodzeniu na głowę. I jedyną rzeczą, którą można zrobić, to powiedzieć, spierdalaj koleś, daj mi spokój, kuźwa, nie myśleć, nie? I tylko temu służyło. Jest okej, okay, można teraz się pośmiać. We wrześniu Art of Speculation i coś tam jeszcze robimy. Znaczy, ale nie ma nic. Co? Kiedy będzie domówka, Rafał? Nie robię, tak? Rafał, zanim tu uciekniesz jeszcze. Szkoda, że nade mnie tylko. Pytanie mam. Zdeba się nie da wypłacić. Co jakiś? Jest może jakiś film albo coś na YouTubie opisujący jakoś twoją historię przed krypto, jakby z czego zaczynałeś, że miałeś w ogóle pieniądze na zaczęcie z taką grubszą grą i tak dalej? Janek, cała kasa z rynku, stary. Ja nie napisz Janek do Netflixa, może nakręcić. Słuchajcie, tam są jakieś teorie chore, że w stylu miałem firmę, zarobiłem na firmie, władowałem w rynek. A to jest głupota, bo ja zbudowałem firmę dzięki też grze na giełdzie. Nie? Z OnlyFans. Zdjęli konto niestety, na którym dużo rzeczy było. O. Rafał? Na tej Odesie są pierwsze jego jeszcze rany z 2016, to sobie wejdź, zobacz. Dobrze, teraz będzie miał Rafał czas, żeby kogoś tam namanić, żeby tego YouTube'a mu odblokować. Rafał przecież zaczynał na odlotach, ale za chwilę zamknęli odloty i musiał iść na nie. Ja pierdolę. Marocji! Jak chcecie się dowiedzieć, jaki dzisiaj jest trader 21? Co, jaki trader 21? Dajesz już spokój, kurde. Nie, no tylko poważnie, dodał wpis o kredytach inwestycyjnych na złoto. Dobra, rzucę. Dobra, Rafał. Rzucę Twitter. A kiedy ten? Kiedy ta domówka dla Zooma? Dla Zooma? A będzie. Ty co, pamiętasz, obiecywałeś. Dla całego Zooma? No nie, no. Nie powiedzmy, że nie dla całego, no. Nie, jak dzieci. Tak, za 5,5 tysiąca wyjdzie. Nie, nie, ale rozmawialiśmy na tym, że nie miał czasu dla nas na Art Speculation, to... Przy drzwiach będziesz musiał pralkę postawić i robić co jakiś czas bęben. Na siódemce była o tym rozmowa. Już to mówi, wypierdalamy wszystkich na parter, kto pierwsze 200 osób, które wbiegną na górę na złotą. Ja dalej czekam na moje pieniądze za pilnowanie porządku. Do Zagorzała wychodzi panowie. Waluś, ty się kurwa tutaj nawet nie wpieprzaj w kolejce, bo są starsi, co jeszcze złotówki nie polizali. Waluś, a dostałeś pita? Bo ja dalej czekam. O, ty to płatne będzie? Miało być. Co płatne? Gdzie jest mój hajs? Słowo. Ale najlepsze wyjście, co płatne? No, on już wie. Teraz jeszcze raz, gratki udanych wakacji, ja spadam. Dzięki wielkie. Dużo już spadła ilość ludzi na tym, na YouTubie? A, już do domu. Czy 800? Można się rozejść już. Jeszcze Rafał jest, to wiecie to. Jak pójdzie dopiero, będzie jutro, pojutrze. To już jutro nie będzie problemu z wejściem na Zooma. Wreszcie przestaną pytać, a co ty? Rafał, a ty majeście lunę? Słychać mnie panowie może? Słychać? Pewnie. Suite napisz. 300-400 osób będzie. A Rafał zamknął shorty? Nie, otworzył longi. Nie, kurwa, nie zamknął. Przepraszam, już nie. A długo będzie trzymał? Teraz wszyscy się na longi rzucą. A co nowego otworzy? Patryk, później longi otworzy. Longi już otworzył dawno. Musisz teraz włosić. Kiedy jest Rafał? Szampana otworzy teraz. A jest Rafał? Pytanie. Dzień świra, nie? Ty, ale nie odpowiedział na tą domówkę. Obiecywał, że ją zrobi i uciekł. No. Andrzej, dopominaj się, bo on tam przed komputerem jeszcze jest i słucha, także wiesz. Może się tak, uda wynegocjować. Ale mówił to parę razy, że te 30 osób miał zrobić dla nas, nie? Żebyśmy się mogli spotkać i pogadać. No to już na złotej spotkanie organizujcie. No to przecież to nie nasz, to nie my możemy organizować, to on może. Ale to nie u siebie w domu, ja to mówię gdzie indziej. Dobra, ale czekajcie, dobra, to ja organizuję u Rafała na chacie. Mogę?
Panowie, kto teraz pałkę przejmie? Mieścicie się wszyscy na balkonie u niego. Ja idę na basen. To jak Rafał udziela kohostów, tak użyczy któremuś masterowi czy tutaj torowi kluczy, no i domówka na Zoomie, znaczy na złotej. Na pewno. A ja wiem, co zrobię. Ja odszukam tej... Widzicie Pega, jak spadł już znowu? 981 na Lunie? BTC jakieś odbicie. Ja UFT. Nasdaq wyrwał do góry. Kurwa, nie zdążyłem, ja już miałem go dzisiaj raz na longa, miałem go teraz wziąć drugi raz i uciekł mi, bo gadałem. Szajs. Jeszcze pójdzie, Andrzej, bierz. A to Andrzej, nie słyszałem o tym zoomowym spotkaniu, tak wam obiecał, tak, Suta? Tak. No, mówiłem wam, że ciężko go uświadczyć na artach, no. Nie ma lekko. Na artach tam, w ostatniego dnia się go udało tam na chwilę ściągnąć i ten. Rafał, a ty kiedy będziesz w tym Zakopanem? Pomagać panu wtedy. No to wszystko wyjaśnię. Dobra, o, mam tego mojego tweeta z 4 kwietnia. Co powiecie na BTC poniżej 400 tysięcy, ETH poniżej 3 tysięcy? Jest taka szansa. A, ale 3 tysiące na ETH? Nie, no było, nie? Kuźwa, już zapomniałem nawet. Ja bym nie. Dobra. Czekajcie, ustawię to, bo kurde, potem powiedzą... Rafał wszystko w swojej książce opisał. Dokładnie. Gdzie mogę znaleźć linka do tego Discorda, o którym mówił Rafał? Kurwa.